jedno to mierkanie, jedno to sputnik, a kto to wysławca. Witam wspólnie serdecznie wszystkich Państwa z Panią Jadwigą, która jest autorką monodramu Edyta Stein Życie moje. Spotykamy się w tych wyjątkowych warunkach, zaopatrzone w maseczki. Jest nam trochę trudno rozmawiać, ale w czasie tej rozmowy spontanicznie postanowiłyśmy podzielić się z Państwem tym, co tutaj robimy. A więc siedzimy, oglądamy fotografie, wspominamy różne występy, a Pani Jadwiga dała ich ponad 160 w różnych miejscach w Europie i na świecie, w Polsce. I ten monodram, do którego chcemy powrócić, chcemy, aby został nagrany jeszcze raz. Chcemy opublikować też wspomnienia Pani Jadwigi Skupnik, które są niezwykle ciekawe. I dlatego też chcemy się z Państwem podzielić tym, co tutaj dzisiaj robimy. Chcemy część tych rzeczy, które umieścimy w książeczce, która się ukaże z tekstem monodramu, chcemy je uzupełnić też o fotografie, wspomnienia, bo są niezwykle ciekawe. Pani Jadwigo, już dzisiaj przy tej okazji chcę Pani podziękować w imieniu nie tylko swoim, ale tych wszystkich, którzy do tej pory mieli okazję słuchać tego monodramu, widzieć Pani występ i w czasie, kiedy Pani mówi, dać się wciągnąć, wczuć w to, co przeżywała Edyta Stein, co przeżywa też Pani za każdym razem, kiedy Pani mówi ten tekst, nie tylko tekst, ale opowiada życie, które jest, jeśli chodzi o przeżycie, też częścią Pani doświadczeń i doświadczeń wszystkich, którzy wchodzą serio w historię cierpienia i historię swojego życia, akceptując ją. Wszyscy ci, którzy dzięki Pani mogli czuć się podtrzymani na drodze, którą idą i otrzymać też dzięki Edycie Stein to, czego szukają, umocnienie i jakąś siłę. Chcemy za to wszystko Pani podziękować i też chcemy podziękować za to, że mimo tych trudności, jakie w tej chwili są, zagrożenia, strachu, że trzeba wsiąść do tramwaju czy wziąć taksówkę, mimo wszystko jest to tak ważne dla Pani, jak i dla nas, aby tę historię, która się toczyła i która będzie miała swój dalszy ciąg, opowiedzieć. Zapraszam. Po prezentacji monodramu w Piwnicy Świdnickiej Wrocławskiej, w czasie festiwalu w ogóle przeglądów teatru jednego aktora, bo mnie zaproszono właśnie do tego przeglądu, dziennikarka telewizji wrocławskiej, wiedząc, że mam tam nagrać monodram, zadała mi parę pytań, w których odpowiedziałam, że dla mnie Edyta Stein już jest duchową siostrą. Widziałam, jak ta osoba się zatrzymała, stężała i już tych pytań było niewiele, podziękowała, po czym czekam na jakąkolwiek wiadomość. Okazuje się, bo zadzwoniłam, zapytałam. W tej chwili jest zmiana dyrekcji i przepraszamy, ale sprawa zawieszona. No dobrze. I po ilu to było latach? Mój Boże. Chyba już byłam przy setnym przedstawieniu. Zostałam wreszcie zaproszona przez ojca Rydzyka
do Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej. Myślałam w zasadzie, że to jest takie spotkanie ze studentami, bo tych spotkań miałam bez liku różnych. No tu się okazuje, wysiadam po iluś tam godzinach jazdy w pociągu. Z pociągu wysiadam, przyjeżdżam do uczelni, a tutaj mówią, proszę się śpieszyć, bo kamery czekają. Matko, przecież ja się zgadzałam na spotkanie ze studentami. Co się okazało? Wokoło sceny siedzą studenci, ja mam na środku stolik i proszę bardzo. Proszę sobie wyobrazić, ja muszę się przebrać wtedy w kostium, prawda, i tak dalej. To wszystko było błyskawicznie. Pięć kamer stoi i oni na żywo mnie nagrywają. Człowieka zmęczonego, bez odpoczynku, to dla aktorów jest bardzo trudna sprawa. Proszę dla każdego jest to trudna sprawa, prosto z pociągu i... Prawda, prawda. No i tak to się stało, że myślę sobie, Panie Boże, wtedy normalnie telewizja nie mogła mnie nagrać. A tutaj błyskawicznie, proszę bardzo. Co dla mnie bardzo ważne było w życiu, w życiu, w którym po prostu prezentowałam monodram Edyty Stein, to, że kapłani katolicy, jeśli nawet byłam zaproszona przez różnych ludzi, otwierali salę, owszem, tak, ale natychmiast uciekali. Natomiast dwóch kapłanów spotkałam w życiu właśnie, którzy wysłuchali od początku do końca. Pierwszym był ksiądz profesor, rektor seminarium duchownego, obecny kandydat na ołtarze, ksiądz wujek Zienkiewicz, który prezentował mnie, zarekomendował mnie publiczności, po czym usiadł w pobliżu i w wielkim skupieniu wysłuchał monodramu do końca. Dla mnie to było wyjątkowe przeżycie, a drugim był franciszkanin z Niepokalanowa, ojciec Bonaventura, który na końcu monodram przyszedł na mój monodram i powiedział, ja jestem ostatnim wyświęconym przez świętego Maksymiliana Kolbe. Otrzymałam od niego różę, ta róża u mnie do tej pory jest zasuszona. To jest coś wspaniałego. Ja to po prostu naprawdę w sercu noszę tyle lat, że ktoś taki, ten człowiek wtedy miał 85 lat, prowadził rekolekcję u franciszkanów na ulicy Kruczej we Wrocławiu. Kilkudniowe rekolekcje. I ten człowiek od początku do końca 45 minut wytrwał. Dla mnie to wyjątkowa sprawa. Legnica. U sióstr karmelitanek wystąpiłam, karmelitanki Dzieciątka Jezus, oraz w kościele świętego Jacka. Kościół, w którym nie tak dawno przecież miał miejsce cud eucharystyczny. I to było dla mnie również wielkim przeżyciem. Z jakiego powodu? Po prezentacji, było to w kaplicy, w kościele świętego Jacka, w kaplicy po skończeniu podchodzi do mnie starsza osoba, która mówi do mnie jak do Edyty Stein. I musiałam ją wyprowadzić z błędu. Ona nie mogła zrozumieć, że ja jestem kimś innym. To było po prostu dla mnie takim niesamowitym prezentem. Myślę sobie, Edyto, no zawsze cię proszę przed monodramem, mów za mnie, ale żeby aż do tego stopnia, żeby człowiek zapomniał, że tu jest aktor przed nim, no to po prostu tego nie mogłam długi czas zrozumieć, ale mówię, to było dla mnie naprawdę bardzo ważne przeżycie i po latach w tym miejscu, w tym kościele następuje cud eucharystyczny. Chryste, dla mnie to jest kolejne przeżycie. Kiedyś byłam z Edytą Stein w Bydgoszczy.
Było to w kościele, w takim miejscu właściwie, no, przed ołtarzem, gdzie swoją ostatnią mszę świętą odprawiał ksiądz Jerzy Popiełuszko przed porwaniem. W tym kościele w ogóle mieści się bruk z rynku w Bydgoszczy, na którym była w swoim czasie popełniona rzeź bydgoszczan. To było to niesamowite miejsce. W momencie, kiedy dowiedziałam się o tym, że ksiądz Jerzy swoją ostatnią mszę świętą tam odprawiał, potem ja, Edytę Stein, w tym miejscu mówię, no po prostu są to łaski, o których naprawdę w największym jakimś wspaniałym śnie bym siebie nie przypuszczała. To po prostu dla mnie niewyobrażalne zupełnie było. A potem pojechałam w to miejsce, po prostu zawieziono mnie, gdzie porwano księdza. Tam jest ten pomnik właśnie, krzyż, Pan Jezus dźwigający krzyż. W ogóle bardzo wielkie, głębokie przeżycie w Bydgoszczy. W 1994 roku Teatr Polski we Wrocławiu przeżył straszną gehennę, czyli pożar sceny. Polacy mieszkający w Chicago zaprosili aktorów z przedstawieniem Fredry wtedy do Chicago. 94 rok. I jestem w kościele Świętej Trójcy w Chicago, to jest dzielnica, nazywa się Trójcowo, zresztą tam od nazw kościołów są dzielnice takie polskie, na przykład właśnie kościół Świętego Jacka, to Jackowo i tak dalej. No w każdym razie w Trójcowie jestem. Była to Biała Niedziela przed Wielkanocą dokładnie i po monodramie podchodzi do mnie bardzo starsza osoba, pokazuje mi numer obozowy na ręku z Oświęcimia i powiada: wie pani, a ja pamiętam ten transport Żydów z Westerbork. Oni wtedy wszyscy szli od razu do łaźni. Łaźnia, czyli komora gazowa. I kiedy uświadomiłam sobie, że Edyta była w tym transporcie. Proszę sobie wyobrazić, co to za przeżycie. Proszę Państwa, ja byłam aktorką bardzo wiele lat. Grałam przeróżne postaci. Ale Edyta Stein, dla mnie to jest jakaś epoka, nowa epoka, którą przeżyłam w tym zawodzie. Koszalin. Byłam zaproszona jakby z normalnym przedstawieniem do miejsca teatralnego w Koszalinie, przepraszam, tak, pomyliłem się, Bydgoszcz, Koszalin. W Koszalinie domek kata. Więc to też wyjątkowe dla mnie było przeżycie. Potem oczywiście zgłosiła się pani z gazety koszalińskiej, ciągle ta Bydgoszcz, po prostu, żebym udzieliła wywiadu. I mam nadzieję, że jeszcze pani dostarczę ten fragment tego wywiadu. Rok poświęcony naszemu wielkiemu papieżowi Janowi Pawłowi II. 2020, 100 lat.
100 lat od urodzenia. I tenże człowiek, on i beatyfikował Edytę Stein, i kanonizował Edytę Stein. I myślę, że zakończę te moje rozważania o Edycie Stein hołdem Janowi Pawłowi II. Jest to tekst napisany przez wrocławską poetkę, nieżyjącą już dziś, katolicką poetkę Wandę Sieracką. No właśnie, na zakończenie ten tekst powiem. Pani Jadwigo, ta obietnica nagrania na zakończenie tego wszystkiego, co robimy, nagrania tego wiersza w hołdzie Janowi Pawłowi II, to jest obietnica kolejnego spotkania i kontynuowania naszej pracy. Cieszymy się ogromnie. Widzę, że pani zasoby i pamiątki są ogromnie bogate, dlatego z przyjemnością zajmiemy się teraz porządkowaniem ich, uzupełnianiem wywiadu z panią i przygotowywaniem publikacji. Państwa zapraszam na kolejny raz. Dzisiaj dziękuję pani Jadwidze i zapraszam do domu Edyty Stein, gdzie pracowała pani od początku. Wspominała pani tutaj księdza Jerzego Witka, jego zaproszenie tutaj do pracy w zarządzie, panią Danusię Skrabę, dzięki której również, jak pani powiedziała, to towarzystwo jest tym, czym jest i ten dom jest taki, jaki jest. Cieszmy się razem z tego wszystkiego, co dzisiaj mamy. I cieszmy się też z tego, że możemy zrobić jeszcze więcej. Dziękuję i do następnego spotkania.